Cześć, nazywam się Łukasz. Ja jestem Rysiek. Występujemy w programie LEGO Masters. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, w jaki sposób można zbudować od małego przedmiotu. Będziemy robili zwierzątko, kaczkę, do średniego i do dużego, żeby to wyglądało tak w miarę fajnie, też śmiesznie. Czyli budujemy nasz flagowy produkt, budujemy kaczuszki w różnej skali. Dokładnie. Od dziecka do dorosłego zostają. Chyba więc... do mutanta. Do mutanta, najgorsze. Więc Rysiu zajmie się zrobieniem małej kaczki, ja wykonam dużą, średnią, więc będziemy też mówili, co jest ważne, na co zwracać uwagę w takich rzeczach. Więc na pewno wykorzystamy taki klocek Lego, który jest zwykłym brikiem, ale ma już zamontowane, nadrukowane oczka. To jest jakby, od tego wychodzimy. No i to nam dużo ułatwia sprawy, bo nie musimy się martwić, jak zbudować oko. Mamy gotowy element, który jest ogólnie bardzo łatwo dostępny. Tak. Ogólnie trzeba pamiętać o tym, jakie dobrać kolory. Kaczuszka bywa czerwono-żółta i raczej tego się będziemy trzymać. Dokładnie. Także Rysiu, jedź z tą małą. Jadę, to w sumie będzie bardzo szybki build, bo to będzie bardzo prosta kaczuszka. Ale zasadniczo ma kształt kaczuszki. Mamy raptem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć klocków, ale ma też kształt kaczki. Nie każda budowla z klocków musi być mega dokładna czy szczegółowa. Trzeba pamiętać, że to ma być przede wszystkim dobra zabawa. Jeszcze co jest najważniejsze? Najważniejsza jest jeszcze widownia. Tu mamy naszą widownię, którą sobie... Pamiętaj o człowieku ananasie. Tak, człowiek ananas jest. Jak widzicie, o, człowiek ananas. Człowiek ananas, to musi być na piedestale. O. I to są. I teraz można zacząć budować. No dokładnie, tak mamy widownię. Okej, okay. Robiąc większą kaczkę niż ta, użyjemy na pewno jakiegoś większego blika. Zaczniemy od robienia podstawy, czyli tak jak tutaj, wzorując się na tej małej kaczuszce, zrobimy troszkę większe nogi, czyli z blika 2x4. Teraz z czerwonego użyjemy takiego blika. Zrobimy trochę taką bardziej pikselową. O, to jest kolejna kaczka w każdej ewolucji. Tych na nogi. No i zrobimy dwie nogi osobne już, nie? Zróbmy teraz szerszą, bo już większa niż ta. Niestety lepiej będzie wyglądała, jak będzie miała już dwie nogi, a nie będzie taka płaska. No to tych pewnie użyjemy, co? Mm-hmm. Teraz w miarę tego, jak budujemy, też przyglądamy się trochę z daleka, czy kształt jest ok, obróć. Czy odpowiada. No, jest git. Tu jest tył, jak widać, tu jest przód, gdzie będzie głowa umieszczona. Tak. Tutaj dodamy trochę jeszcze płaski. Żeby to wyglądało ładnie. Idealnie. No to dobij to. O. I to jest jakby... Kolejny krok w ewolucji kaczek. Kolejny krok, ale im większe, tym będziemy mogli robić bardziej szczegółowe. To jest nasz fundament, stopy. Dodatkowo do tych stóp zrobiliśmy podwyższenie. Robimy podwyższenie. Mamy w sumie już nogi. Mamy już gotowe nogi do naszej kaczki. Cały czas używamy prostych brików, więc tak. Cały czas to są bardzo cały proste czas, cały czas zwykłe, podstawowe klocki. Chcieliśmy, żeby jedna noga była lekko na skos, żeby one nie były prosto, w ten sposób, jak jest tutaj. Chcieliśmy, żeby chybotała się, więc użyliśmy takiego podstawowego klocka. Do zrobienia dziobu użyliśmy zwykłych... Są dachy, maski od samochodów, samochodowe części, które przyczepiliśmy na zawiasach. I tutaj, jak widzicie, kaczuszka urosła. Do porównania urosła, bardziej dokładniejsza, ładniejsza, z podstawowych blików. Budujemy takie tablice. Pierw najlepiej zbudować sobie to, co chcemy na niej umieścić, czyli tutaj kaczkę. Nie jest po środku. Dobra. Tym oto sposobem mamy ładnie prezentującą się. Mamy trzy kaczki, jedną płaską, dwie rodzinę kaczek.
Zachęcamy Was do budowania. Wszystko zależy od Was, zależy od Waszej kreatywności i od wyobraźni.